Ta pani na okładce to pani Marta. Pani Marta zmierza pieszo do Santiago de Compostela. Zazdrościmy, zazdrościmy. My niestety nie możemy się wybrać, przynajmniej nie teraz, bo opiekun pracuje i właśnie dlatego nowy numer opiekuna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłania się redakcja z nowym numerem naszego dwutygodnika. U progu wakacji wychodzimy, a więc głównym tematem będzie nie, jeszcze nie w tym numerze. Na zmiany księży w diecezji trzeba jeszcze poczekać do kolejnego numeru, a w tym numerze, jak widać z okładki, zapraszamy już na wakacje i mamy dla Was kilka propozycji. Pierwsza propozycja to oczywiście najstarsza w Polsce kaliska pielgrzymka na Jasną Górę, zarówno miejska, jak i diecezjalna. Serdecznie zachęcamy do udziału. To jedne z najwspanialszych form, gdy chodzi o rekolekcje, rekolekcje w drodze. Rozmowa tutaj jest z księdzem Rafałem, przewodnikiem kaliskiej pielgrzymki, ale nie tylko. Wszystko, czego można po pielgrzymce oczekiwać, się dowiecie z tego materiału. Błogosławieni miłosierni w drodze. Pielgrzymka to oczywiście propozycja dla wszystkich, bez względu na wiek. Natomiast kolejny materiał, który chciałbym polecić, jest skierowany głównie do młodych, ponieważ mówimy o zbliżających się wielkimi krokami Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. I tutaj również możemy się dowiedzieć, co jest planowane, gdy chodzi o naszą diecezję, nie tylko na centralne już obchody tam w Krakowie, ale również na ten etap diecezjalny. Oczywiście propozycja dla młodych, ale tych młodych można też zachęcić. Mogą to zrobić rodzice, dziadkowie, katecheci, więc polecamy ten materiał wszystkim. I trzecia propozycja wakacyjna, którą zaproponował nam ksiądz Marcin Wiśniewski. Jest to kapłan, który na co dzień przebywa w domu rekolekcyjnym imienia Jana Pawła II Samotnia, blisko Góry Krzyża. I tam dzieją się naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo ciekawe rekolekcje z różnymi warsztatami. Nie będę zdradzał więcej tajemnic. Tutaj w tej rozmowie ksiądz Marcin wszystko dokładnie opisuje i serdecznie zaprasza. Naprawdę można spędzić czas po Bożemu, pogłębiając swojego ducha, a jednocześnie ucząc się jakiejś nowej sprawności, jak choćby lepienia garnków. Ponoć takie rzeczy też tam się dzieją. Serdecznie zachęcam. Modlitwa i praca. I na koniec króciutko jeszcze jeden temat chciałbym polecić. Codziennie, wiadomo, umiera wielu ludzi. Niektórzy z tych ludzi byli bardzo znani, nie mniej znani. O niektórych śmierciach, odejściach wiele się mówi i dyskutuje przez wiele miesięcy. Niektóre przechodzą w takim prawie że milczeniu, a czasami wypadałoby się nad niektórymi osobami zatrzymać. Jest to krótki materiał na temat osoby bardzo znanej, gdy chodzi o politykę, ekonomię. Świętej pamięci Zyta Gilowska była wicepremierem, była ministrem, była członkinią Rady Pieniężnej, czy jak tam to się nazywa, od tych pieniędzy. W każdym razie mało kto wie, że była to kobieta bardzo głębokiej wiary i kobieta, która miała bardzo ciekawe przemyślenia na temat wiary, rzeczywistości. I jeśli ktoś by chciał coś o tych przemyśleniach się dowiedzieć, polecam ten artykuł, a w tym artykule znajdziecie wskazówki, jak dotrzeć do większej ilości tych wspomnień, ciekawych refleksji kobiety bardzo głęboko wierzącej, która odeszła do Pana, a której śmierć przeszła tak jakoś po cichu. Serdecznie zachęcam, moi drodzy, życząc wszystkim wspaniałych, udanych wakacji. Proszę zabrać ze sobą nasz dwutygodnik i jego kolejne numery. Szczęść Boże!